Mamy tak. Ja jeszcze muszę tutaj. Drużyna broniąca to jest Easy Peasy, z tego co widzę. Tak, a drużyna, tak, drużyna atakująca to jest Strong Siema i w tej chwili AMX razem z T-37 wyrusza, słuchajcie, na górkę. Natomiast pozostałe czołgi jadą bezpośrednio na dół. Zobaczymy, czy będzie rozjazdka na prawą stronę na mordownię, czy na kapa numer 1. Drużyna broniąca się, czyli Easy Team, PC Team, wyruszyła mniej więcej podobnie, tylko że T-37 zrobiło otwarcie przez fontannę wiedzy Multiego. Natomiast AMX-50-100 siedzi sobie przy kapie numer 2 na rogu. Już tam sobie patrzę, kto tam siedzi. Tam siedzi, słuchajcie, Kosu i patrzy, czy nie ma pusza z górki. IS-3 w tej chwili na przymordowni jest z T-37, więc też tam jest w miarę ciekawie. No. Wilson na T-37 na górce z drużyny Strongów już ma niestety tylko 47% życia, więc oberwał już bułkę dość ładnie. I widzimy w tej chwili, że drużyna broniąca zajęła miejsce wokół kapa numer 1, dość mocno się tam broniąc. Natomiast co robi drużyna atakująca? Też podąża w tamtym kierunku. Mamy w tym momencie wymianę pomiędzy krajem a formułą na formula. Tak to chyba się powinno czytać. Wymianę pomiędzy dołem a właśnie górką. No jest to ciekawe rozegranie, słuchajcie. Wszystko na razie takie troszkę szachy. Mamy 5,5 minuty jeszcze. W tym momencie drugi T-37 oberwał. Został, o już właśnie w tym momencie, słuchajcie, szatan wcielony już odfrunął do górki, że tak powiem. I niestety AMX-50-100 drużyny Strong Siema też już jest na operach. To już jest bardzo źle. Wilson czeka, czy pojawi się drugi AMX w tym momencie na górkę, czy wjedzie jako wsparcie. Nie wiem, czy ty to w tej chwili pokazujesz, czy nie, Mirku, ale Kosu w tej chwili jedzie i Wilson też, tutaj będzie bardzo ciekawa akcja. Wilson wyjeżdża do przodu, słuchajcie, jedzie. O, tak wyświeciła AMX-a. Już wiadomo, już się w tym momencie wycofuje, nie ma wymiany. Kosu na AMX-ie też stąd znika. 1-0, jeżeli chodzi o ilość czołgów dla drużyny Strong Siema. Dość ciężka wymiana tam na środku widać. Mirku, jak ty tam pokazujesz, czy nie? No właśnie w tym momencie jestem na środku, kiedy mówiłeś o tym AMX-ie na górce, ponieważ tutaj właśnie, gdy AMX jecha na Wilsona, został zmuszony przez zagrywkę Strongów na środku, żeby wycofać się i ratować to, co tutaj się dzieje, ponieważ widzimy, że tutaj Isy trzecie ze strony Easy PZ Team padał jeden za drugim. Racing Ahojek, Koksu oraz Łuka Siastry ładnie sobie poradzili. Widzimy teraz, że Kosu Meister również padł, więc Easy PZ ma duży problem. Już cztery czołgi straty, tylko Formula został wymieniony ze strony Strongów. Więc jak najbardziej jest to opłacalna wymiana, ale na razie jeszcze jest walka cały czas w toku. Troszkę te maszyny Strongów są pobijane, z kolei Easy Peasy ma full hapsowe maszyny, chociaż Ronin już poniekąd się do takich nie zalicza. Widzimy tutaj zagrywkę taktyczną ze strony Wilsona, objazd przeciwnika i chyba się już zaczyna doklepywanie, ponieważ już za wiele nie będą sobie w stanie pozwolić Enique oraz Rosolnik. Wyjeżdżają wszyscy Strongowie na nich i powolutku będą ich kończyć, chociaż Koksu w międzyczasie padł, no ale zauważmy, tutaj z jednej strony jest Wilson, z drugiej strony domyka Łuka Siastry, natomiast frontalnie wyjeżdżają trzy czołgi ciężkie Strongów, z tego się już raczej nie wykaraskają i Strongi wygrywają na pierwszym starciu himmelsdorfowym 1-0. Dokładnie, słuchajcie, wygrała drużyna lepsza podczas tej bitwy. Zobaczymy, jak będzie podczas następnej, która pokaże lepszą taktykę, która pokaże lepszy skill na tą dość trudną tak naprawdę mapę, bo to jest bardzo trudna mapa, ma wiele zagwozdek, ma wiele ciekawych możliwości rozegrania pomimo tego samego składu. Mamy starcie numer 2 na Himmelsdorfie. Ok, to teraz znowu ja powiem o pikowaniu. Uwielbiam mówić o pikowaniu. W tym momencie mamy zaskakującą, że tak powiem, zaskakujący
pikowanie od strony. O Jezu, muszę raz zobaczyć. Sekundkę. Sekundę. O, dzisiejszy dzień jest po prostu masakra. Easy PC Team, bo wziął zamiast jednego ISA 3, słuchajcie, aż 3 IMX-y 50-100. Więc jest troszkę lżejszy, ale ma większą siłę ognia. Ten skład. I drużyna ECPC, słuchajcie, w tym momencie będzie atakowała. Stronki się rozkładają pomiędzy kapem numer 2. No i tam się będzie świecą przy kapie numer 1. Został IS-3, 1 IMX, na którym stoi ten formuła. T-37 w tym momencie na pasie 7. Znaczy, przepraszam, na pasie D. Boże, co ja dzisiaj mówię? No to jest jakaś masakra. No, chyba przez tą temperaturę. Na pasie D siedzi tam przy fontannie, będzie właśnie powolutku się wyświecali, a chłopaki z ECPC w tym momencie, co oni stoją przy... Tak, oni w tym momencie stoją i się zastanawiają, którędy pojechać. Dobra, już się zaczynają rozjeżdżać. Stali przy kościele, słuchajcie, przy dolnym kapie, jak się gra w randomkach. Tak, ruszyła część ISów. Gdzie mamy na dole kościół? Mógłbyś mi doprowadzić? Na K5. Kurczę, tam jest kościół. O tym mówisz, Jezu, to ja cały czas patrzę na nie to drużynę, co trzeba. Tak, bywa, tak bywa. Słuchajcie, w tym momencie ISy 3 z drużyny Easy PC zaczęło ruszać przez mordownię, tak samo na górce kosu na MX-ie 50-100 i tak. I powolutku ruszyli. Powoli ruszyli. Tutaj w tym momencie jest dość pasywne zachowanie, jeżeli chodzi o atakujących, dlatego że zasłaniają się pomiędzy tutaj tymi ruinami, gruzami itd., itd. Z lewej strony mamy powolutku push T-37 i drugiego IMX-a 50-100, na którym Ronin siedzi, to znaczy przy torach, więc nie jest źle, powolutku się zamykają te kleszcze. Prawdopodobnie według mnie to się będzie tak odbywało, że jeden kap będzie, że tak powiem, przejmowany, natomiast o drugi będzie dość ciężka walka. Ja w tej chwili znowu się kawki napiję. Dobra, w takim razie ja chwilowo tutaj dopowiem parę rzeczy, ponieważ dzisiaj nie mam nawet możliwości za bardzo się odezwania między twoimi wypowiedziami. Generalnie rzecz biorąc, spokojnie się rozgrywają zagrywki Easy Peasy. Pierwsza porażka niezbyt chyba im tutaj dodała animuszu, troszkę się skrzydełka im podcięły, ale widać, że tutaj mają jakiś delikatny pomysł na podchody w stronę stronków, które się dobrze zabezpieczyły. Widzimy tutaj Wilsona, który coveruje tego kapa na proxy, żeby przypadkiem nikt nie zaczął tam kapować, ale widzę, że ten Wilson nie do końca był dobrym pomysłem, ponieważ dosyć szybko się poskładał pod strzałami Rosolnika oraz Enique, którzy dosyć szybko go wyklepali. Pamiętajmy, że już jest 40%, no 30% kapa na obu kapach, więc stronki mają mały problem, jak tu się podzielić, jak to rozegrać. Główne siły, jak widzimy, są pod kapę numer 1, natomiast dwa czołgi na torach cały czas kapują. No i co? Widzimy, że tutaj niby kap spada, ale no cały czas ta zagrywka jak najbardziej teraz zostanie chyba sfokusowana jednak pod... Wow, AMX wyparował! Kosu musiał się jednak pożegnać ze swoim maszyną, ze swoją maszynką. Łukasz Astry z kolei został w ramach tego też również oklepany. No powiem szczerze, zaczęło się to robić nieciekawe dla stronków. No jest tak 2-2, ale są, przez chwilkę były dwa kapy. Zauważcie, dwa kapy były w pewnym momencie kapowane. Jakie masło maślane. Boże, dzisiejszy dzień to jest masakra. Jest 3-3, jeżeli chodzi o zdjęcie czołgów. Obydwa lighty zeszły. Po stronie tam, gdzie jest... Easy PC, kurczę, no. Zeszły dwa MX-y 50-100, natomiast po stronie Strong Siemy zszedł jeden AMX i jeden IS-3. W tym momencie mamy 4-3 dla Strong Siemów, 5-3, więc chyba będzie 2-0, tak mi się wydaje. Na razie tak to się zapowiada, ponieważ widzimy Ahojka oraz Formułę, które zamykają Enique, które razem z Rosolnikiem już zostali. Koksu tutaj jest na full hubsie, jego jest trzeci, sobie raczej spokojnie jeszcze chwilę wytrzyma to natarcie, ale tutaj już jest docinanie już zawodników z Easy Peasy, już niewiele będą mogli zdziałać. Powiem szczerze, że podobało mi się przez dłuższy czas, starcie było takie 50-50, generalnie każdy z zawodników mógł się wykazać, było tutaj parę fajnych zagrań taktycznych przez moment, jak widziałem, to oba kapy naraz
przejmowane. Wyglądało to nawet lepiej momentami dla Easy Peasy. Jednak Stronki mimo tego zachowały zimną krew. I widać, że no, doświadczenie, powtarzam to już po raz setny, wiem, że się to nudzi, ale doświadczenie z Gold Series, chyba podpowiedziałem, robi swoje. Dokładnie, tutaj bardzo mi się, naprawdę to był świetny pomysł, jeżeli chodzi o Easy PC. Taktyczne rozegranie tego w ogóle było prześwietne. Właśnie ten podział na lekki team z jednej strony T-37, na którym siedział Wilson i zaczął kapować pierwszego kapa.